Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy zajmować się tematem, do którego zbierałem się już jakiś czas. Także zapraszam na film. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak na wstępie słyszeliście, jest dzisiaj temat do zrobienia. Część z Was pewnie wnikliwie przeczytała tytuł pod spodem, no więc dzisiaj będziemy zajmować się konfirmatami. Coż by to było takiego? Konfirmaty. Ojejku, wow. Chodzi o to, że udało mi się dzięki kilku firmom i dzięki sobie również oczywiście, skromność wrodzona, zebrać kilka wybranych przeze mnie ofert, które są dostępne na polskim rynku, jeżeli chodzi o konfirmaty. Konfirmaty te tradycyjne, o które chyba na dzień dzisiejszy nie mówimy, że ktoś je robi, bo przy nich one wszystkie są takie same, ale mówię o tych konfirmatach, które są dostępne w innych firm. I na wstępie chciałbym na pewno podziękować firmie Astra, która dostarczyła mi trochę próbek do tego, żeby móc potestować i zrobić właśnie ten film dla Ciebie, dla Was. Jak również chciałbym podziękować firmie Würth za dostarczenie również kilku próbek. Przyjechał do mnie przedstawiciel. Udało mi się dostać do testów właśnie konfirmaty z Würtha, z ich oferty. Także dzisiaj będę prezentował Wam konfirmaty z polskiego rynku. Wielki test konfirmatów. Myślę, że na dzień dobry należałoby poruszyć temat konfirmatów takich tradycyjnych. Konfirmaty tradycyjne większość na pewno z Was, ludzi, którzy próbują wejść w temat mebli lub tych, brzydko powiedziawszy, starych wyjadaczy. Na pewno również ten temat znacie. Konfirmaty najczęściej spotykane w wymiarze 50 mm, 50 kilka, jak tu zmierzyłem w tej chwili, to tych milimetrów jest 53 i ta największa średnica to milimetrów 6,3. To najczęściej spotykane, czy 6,4 mm na 53 to te najczęściej spotykane konfirmaty. One mają zasadniczą taką zaletę, że ten główny czpień to prawie 4 mm, tak? To tam, gdzie za chwilę będziemy rozmawiać o tych tutaj siostrzanych, można powiedzieć, rozwiązaniach, dość popularnych od jakiegoś czasu. Tam, gdzie ich grubość się kończy, tam mamy tylko ten trzpień nośny w tych konfirmatach. Wiele osób mówi, że wystarczy zastosować te konfirmaty z powodzeniem w meblu i nie trzeba używać kołka. Przypuszczam, że jeżeli chodzi o samą wytrzymałość mebla, będzie to dość ok. Należy pamiętać o tym, że ten gwint jest dość głęboki i ostry i w przypadku dużego obciążenia część z Was może się nie zgodzić. Zapraszam do komentowania i podzielenia się Waszymi spostrzeżeniami a propos pracy właśnie z takim zwykłym tradycyjnym konfirmatem, kiedy ten gwint jest mocno wbity i jednak na tym konfirmacie może być tam lekki luz. Może pitole 3x3, ale tak mi się wydaje. I teraz tak, do tych konfirmatów, czyli do tych tradycyjnych, zawsze potrzebujemy wiertło do tego, żeby takiego wkręta osadzić. Jedno co, to najczęściej te konfirmaty również spotykane są z gniazdem imbusowym 4 mm, natomiast kiedyś były spotykane jeszcze z gniazdem PZD2. Ja posiadam u siebie jeszcze takie długie, 70 mm, znacznie dłuższą tą częścią tutaj nieroboczą, która jest pokrywana w płycie. I teraz możecie zobaczyć właśnie taką przebitkę, gdzie na przykład stosowałem taki konfirmat, bo tu miałem właśnie grubą belkę, a od środka była płyta, dlatego przy tym konfirmacie ta część, która była efektywnie wjeżdżała w płytę, była bardzo niewielka, dlatego zastosowałem po prostu grubsze. I teraz mówimy właśnie jeszcze o tych wiertłach. Ja posiadam akurat dwa. Jedno jest z CMT, drugie jest po prostu jakimś tam, krótko mówiąc, no-name'em. Jedyny problem, jaki jest najczęściej przy używaniu tego typu wierteł, to ta część tutaj taka frezująca lubi się zapychać wiórem i to wiertło wtedy nie chce tak efektywnie się zagłębiać w materiale i często trzeba po prostu ten urobek z tego freza wydłubywać. Jedno, co należy pamiętać, że często zdarza się, że najsłabszym elementem tego wiertła jest to właśnie wiertło i jak widać mam tutaj właśnie taki przykład, że wiertło złamało się na pół, ale nie ma problemu, ponieważ jest to wiertło u mnie akurat 4,2 mm. Ono ma tu takie podfrezowanie, ale przyznam szczerze, że po prostu kupiłem wiertło 4,2 mm, złapałem szlifierkę kątową w ruch z szeroką tarczą i delikatnie podszlifowałem, tak żeby śruba, która blokuje nam to wiertło, miała jakąś płaską część, żeby to wiertło jednak siedziało zdecydowanie mocniej w samym tym frezie. Wiertło 3-stopniowe, to znaczy tak, wiertło prowadzące to główne ma milimetrów 4,2. Ono służy po to, żeby ten trzpień miał szansę wjechać, a gwint wkręcić się w płytę wiórową. Następnie mamy kolejny stopień, który umożliwia nam zagłębienie tej części, czyli tej takiej grubszej, która pozycjonuje nam na dobrą sprawę wieniec w boku. I mamy jeszcze trzeci stopień, bo jest tutaj również frez, który podfrezowuje, można to nazwać również gzymkowaniem, pod samą główkę naszego konfirmatu. Także tyle na temat konfirmatów tradycyjnych, myślę, że i tak za dużo. Teraz przejdźmy do tych, których chyba najbardziej chciałem dzisiaj porównywać, czyli konfirmaty tak zwane samowiercące. Jakiś czas temu pojawiły się na rynku. Nie wiem, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że prekursorem lub pierwszym rozwiązaniem był Wurth ze swym rozwiązaniem Assy i z jego korzystałem na samym początku, przyznam szczerze, bo nie spotykałem się z żadnym innym rozwiązaniem. Potem zaczęło się pojawiać coraz więcej tych rozwiązań. No cóż, no, konkurencja zaczęła węszyć temat i inni producenci wkrętów również zaczęli pokazywać. Główna różnica pomiędzy wkrętami właśnie samowiercącymi a tymi konfirmatami, po pierwsze teoretycznie pod konfirmaty samowiercące nie musimy wykonywać żadnych otworów. Możemy je wkręcić po prostu w płytę, tak po prostu w laminat. I to jest de facto ich ta zasadnicza zaleta. Oczywiście tutaj trzpień samego wkręta to 3 mm, natomiast cała grubość razem z gwintem to tych milimetrów 4. Więc no jak wiadomo, tak jak mówiłem, tam gdzie kończy się sam trzpień tradycyjnego konfirmata, tam mamy konfirmaty samowiercące. Wymiar najczęściej spotykany to 4x50 i takie wszystkie tutaj dzisiaj mam. Zastanawiałem się, w jakiej kolejności zaprezentować Wam te wkręty i zdecydowałem, że zrobię to w kolejności alfabetycznej. Kolejność alfabetyczna, nikogo w tym momencie nie promuję, bo w dzisiejszym filmie nie chciałbym Wam wskazywać mojego faworyta, ale chciałbym Wam pokazać rozwiązania, które znalazłem, które moim zdaniem są najbardziej popularne na rynku i najbardziej efektywne. Przyznam szczerze, że zrobiłem sobie taki mały skrypt, co o każdym z wkrętów warto powiedzieć i przyznam szczerze, że wyszła taka fajna opowieść, jak te wkręty mają różne zastosowania i różne, może nie zastosowania, ale mają różne technologie zastosowane do swojej produkcji, więc zacznijmy od literki A, czyli jak Astra. Astra to polski producent, jedyny w dzisiejszym zestawieniu, który posiada dwa rozwiązania tych wkrętów z dwoma gniazdami, mianowicie z gniazdem PZ2 oraz gniazdem Torx 20. W dzisiejszym zestawieniu to jedyne wkręty, które na samym końcu nie posiadają wiertła, tak? Czyli takiej końcówki, która z grubsza przypomina nam wiertło. Tutaj mamy dwa wkręty właśnie od Astry w dwóch wariantach PZ2 oraz Torx i jak widać one mają po prostu zaostrzone końce i nie wiem, czy to będzie tutaj widać na kadrze, ale one mają zastosowaną technologię gwintu gwiaździstego. Tak zostałem poinformowany i zostało mi to wyjaśnione przez producenta. Tutaj można widzieć takie frezy, które za zadanie mają podcinać włókna wewnątrz płyty, tak żeby ta płyta się nie rozpychała. Dodatkowo szpiczasty kształt samego wkręta ma umożliwiać podobno szybsze zapoczątkowanie i zagłębianie się tych wkrętów. Dodatkowo producent mówi, że nie zastosował właśnie tej końcówki wiercącej, dlatego, żeby uniknąć efektu mielenia wiórów przed samym wkrętem, a to ma dać jemu większą siłę trzymania. Dodatkowo coś, co możecie również dostać od producenta Astra, są specjalne torksy, które nie są TX20 podobno, tylko nazywają się TXW20. Co to powoduje? Powoduje to, że te wkręty zdecydowanie ciaśniej siedzą na końcówce. Tak więc nie mamy tego efektu bujania się, jak w przypadku zwykłego torksa, tylko jednak ta końcówka siedzi dość pewnie i układ wkrętarka, bit, konfirmat trzyma się zdecydowanie mocniej. Na końcu będziemy testować, wkręcać, więc będziemy to również sprawdzać. Kolejny producent to dzisiaj Matrix Celo. I literka M, i literka C stawia go w kolejności alfabetycznej, dokładnie w tym miejscu. To są wkręty, które pewnie również znacie. I różnica znowu pomiędzy jednym a drugim rozwiązaniem, czyli tym prezentowanym na początku Astra, po pierwsze pojawia nam się na końcu właśnie to takie wiertełko. To wiertełko ma średnicę 3 mm, czyli ono ma taką średnicę jak trzpień wiertła, natomiast sam gwint ma 4 mm, a jeszcze sprawdźmy dokładnie tą końcówkę, ma niecałe 3 mm, ma 2,8, czyli tego gwintu, który nam się wwierca i trzyma potem nasz mebel, jest 1,2 mm z każdej strony, tak? Nie, 0,6 mm z każdej strony, 1,2 mm w całości. Tutaj mamy tak, zastosowane po pierwsze napisy na główce, co nie jest może jakimś poprawiającym jakość trzymania, ale mamy jakąś tam rozpoznawalność wkrętów. Dodatkowo tutaj i w tym poprzednim rozwiązaniu mamy takie same tutaj zastosowane, prawie takie same, o proszę, inne. To coś, czego nie powiedziałem, w przypadku Astry tutaj pod spodem, pod główką mamy takie prążki i tych prążków tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 prążków, które mają za zadanie nam ładnie zagłębić tego wkręta w laminacie. W przypadku Matrixa tych frezów, takich zagłębiających, jest 4. One może mają delikatnie inny kształt, ale jest tu rozwiązanie jakieś umożliwiające właśnie ładne nam schowanie się łebka w laminacie, żeby ten laminat nie był połamany i porozwalany. Dodatkowo tutaj spotykamy się po raz pierwszy z gniazdem, które nie jest zwykłym torksem bądź PZ-em drugim, tylko jest to gniazdo, które producent deklaruje jako nazwę SIT-20. Przyznam szczerze, że osobiście z tych SIT-ów 20 korzystam z końcówki RW20 od Würtha i pasuje ona idealnie i bardzo ładnie się zagłębia. To tyle na temat Matrixa. Dalej w dzisiejszym moim zestawieniu są wkręty, które nazywają się od firmy Timtec. Jest to rozwiązanie, jak się okazuje, bliźniacze do Würtha, ale nie do końca. Znowu mamy tu wiertło, które występuje z wiertełkiem na końcu, ale zastosowane tu zostało troszkę inne wiertło niż w przypadku Matrixa. Również gniazdo tutaj, jak podobnie w przypadku Astry, to Torx 20 dla Timteca, natomiast Sama główka tutaj posiada takie trochę bardziej zmyślne. I teraz tak, tu mamy Matrixa, tu mamy Astrę, a tutaj mamy Timteca. I jak widzicie, tutaj ta główka ma taki mocny fresk, który się będzie chował. Tutaj mamy takie prążki w przypadku Astry i tutaj w przypadku Matrixa też są takie drobne prążki, które właśnie mają umożliwić ładne schowanie się główki w płycie. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj możecie zobaczyć również różnicę pomiędzy wiertłem Matrixa, które jest proste, a wiertłem Timteca, które jest takie na końcu bardziej zaokrąglone. I będzie kontynuacja tej opowieści przy okazji Wirta, bo jak mówiłem, jest to bliźniacze rozwiązanie. Także podsumowując Timteca, w stosunku do prezentowanych przed chwilą, czyli Astry i Matrixa, ma troszkę inną główkę, ma to samo gniazdo, co w przypadku Astry, czyli Torxa 20, no i niepełny gwint, łeb stożkowy i ta główka ma taki specjalny fresk, który występuje pod spodem. To teraz czas na ten ostatni z dzisiejszego producentów, które ja posiadam, nazgromadziłem wkręty. Chodzi o wkręty samowiercące z Wirta. I teraz tak, wysypię sobie tutaj wszystkie, ponieważ tak jak mówiłem, jest to rozwiązanie bardzo zbliżone do Timteca i tak na dobrą sprawę dystrybuowane właśnie przez jedne i drugie przez Wirta. Dzięki temu, że spotkałem się z przedstawicielem Wirta, dowiedziałem się bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie takiej, że asy samowiercące są oferowane w dwóch wariantach. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym? I jak przed chwilą widzieliście, pokazywałem różnicę pomiędzy Matrixem a Timteciem, że te wiertła są różnego kształtu, to w samym Wircie również dostępne są dwa rodzaje tych główek. I teraz możecie zobaczyć właśnie ze strony producenta, jak na rysunkach marketingowych wyglądają te dwa różne rozwiązania. Jedne są do tego, żeby łatwiej zagłębić się w wiertło, tak wedle producenta, a drugie, żeby zrobić to ładniej. Różnica jest również w tym frezie, który występuje pod główką. Jeden ma tych stopni aż 9, natomiast drugi 6. Także w obu tych wkrętach zastosowane jest gniazdo RW20, czyli to, które jest stożkowe i ten wkręt nie spada nam z tego bita, to po pierwsze. A dwa, też umożliwia właśnie to, że nam to nie lata, ale ten klinowaty kształt umożliwia przede wszystkim to, żeby nam ten wkręt nie spadał. Teraz postaram się Wam pokazać właśnie te dwa wkręty. Możecie zobaczyć właśnie tę ilość tych listków, które występują pod spodem. Po prawej stronie macie jedno rozwiązanie z tymi 9, a po lewej stronie jest z tymi 6. I tutaj tak samo, jeżeli chodzi właśnie o tą kształt samego tego wiertła. Tutaj mamy to wiertło równe i proste, natomiast tutaj w tym zastosowaniu to wiertło na samym końcu ma taką trochę bardziej kulistą główkę. Podsumowując, przedstawiłem Wam dzisiaj 4 rozwiązania: Astrę, Matrixa, Timteca i Wirta. Przy czym przy Wircie mamy dwa różne rozwiązania i przy Astrze również mamy dwa różne rozwiązania. Dla Astry jest to tylko różnica, jeżeli chodzi o samo gniazdo. W przypadku Wirta mamy dwa różne wkręty, które mają te same gniazda, ale mają różne końcówki, które mają umożliwić nam dwie różne rzeczy. I po więcej informacji na ten temat odsyłam najlepiej do strony producenta, bo oni się tym pochwalą najbardziej. Jeżeli chodzi o ceny, postaram się Wam tu przekazać mniej więcej ceny takie na szybko, jakie znalazłem w internecie. Ale mamy tak, Astrę, która jest najtańsza z całego zestawienia i pudełko 500 sztuk kosztuje około tam chyba 70 zł. Cena podobno jest spowodowana tym, przede wszystkim, że właśnie producent zdecydował się na niezastosowanie tego ostatniego, tej końcówki wiercącej w postaci wiertła, ponieważ to wymaga dodatkowego etapu w produkcji, co automatycznie podnosi koszt wyprodukowania takiego wkręta. Kolejnym w zestawieniu powiedziałbym, że prawie na równi chyba, w zależności od oferty, będzie Matrix i Timtec. Tutaj cena jest bardzo zbliżona. W pewnym momencie Matrix był zdecydowanie tańszy i cenowo plasował się pomiędzy Astrą a rozwiązanami Timteca i Würtha. Najdroższe w zestawieniu i pierwsze są zestawienia z Würtha i one kosztują tutaj już niestety za pudełko 500 sztuk, bo wszystkie te wkręty oferowane są w ilościach 500 sztuk. No za to już trzeba zapłacić powyżej 100 i dodatkowo trzeba jeszcze mieć oczywiście specjalny bit. Dla tych pierwszych wkrętów dobrze jest zastosować sobie właśnie ten poszerzony TXW, który też ma taki bardziej klinowaty kształt i umożliwia swobodną pracę właśnie z tym gniazdem torksowym. I pewnie to samo można byłoby zastosować z Timteciem, żeby to było miało ręce i nogi. Dobra, to teraz coś spróbujmy przetestować, kręcić. Testy zrobimy 3, 4. Na pewno zrobimy wkręcanie bez nawiercania, ponieważ ja często stosuję otwór pilotujący, więc zrobimy też wkręcanie z pilotem i też popatrzymy, jak główka chowa nam się w materiale, czy nie powstają jakieś odpryski, czy ładnie jest równo dookoła i tyle. No to zapraszam do kręcenia. Na wstępie ja to Was muszę przeprosić, bo zauważyłem niestety, że bawiąc się i pokazując Wam te końcówki, niestety moja kamera stwierdziła, że nie będzie ostrzyć potem na mnie, więc sorry, byłem taki jakiś niewyraźny. Dobra, to teraz zacznijmy od zwykłych konfirmatów, jak to z nimi w ogóle jest. I tutaj do złapania tych dwóch posłużę się takim fajnym elementem, który możecie znaleźć na sklepie DesignCity, do tego, żeby dwie płyty ze sobą ładnie spozycjonować i żeby Wam nie uciekały. Więc tutaj ja mam co prawda nawierconego pilota, żeby mi nie uciekało to wiertło, ale tylko w tej pierwszej warstwie, w tej drugiej już nie. Więc mamy tutaj właśnie wywiercone pierwszy otwór prowadzący, druga strona jest w samym boku, natomiast tutaj mamy fazę i teraz wkręcimy w to miejsce wkręta, tak żeby właśnie, czyli konfirmat tak na dobrą sprawę wchodzi do pewnego momentu i to, co możecie też znaleźć na części filmów, nie u mnie, ale u kolegów różnego rodzaju, że przy konfirmacie można sobie jeszcze poprawić, tak? Lewo, prawo. A skąd można sobie poprawić? Wynika to z prostej przyczyny. Możemy sobie poprawić, mamy trochę luzu na samym gwincie. Tak? Więc stąd wynika to przesunięcie, bo mamy ten gwint jednak powoduje i czpień, że możemy sobie przesunąć. Dobra, ja sobie złapię to z drugiej strony na szybko. Dobra, te pierwsze konfirmaty były zrobione tak dla przykładu, jak to się robi, a poza tym druga sprawa, żeby po prostu złapać te dwa fragmenty, żeby mi nie odjeżdżały, jak będziemy testować wkręty. Mam tu przygotowane raz, dwa, trzy, cztery, pięć pilotów, bo powiedzmy dla każdego rozwiązania będziemy robić po jednym wkręcie, natomiast Astrę będziemy wkręcać tylko jedną, no bo kształt samego wkręta jest dokładnie taki sam. To jest kwestia tylko różnicy główki. Zacznijmy w kolejności alfabetycznej od rozwiązania Astry. Biorę tego właśnie bita TXW. To może sobie jeszcze tylko złapię, żeby mi nie uciekało. O, to mi nie będzie teraz uciekać. Teraz tak, z tym właśnie grubszym torksem i wkręcamy sobie po prostu tak się wkręcało bez pilota, a teraz z pilotem. Więc jak widać wkręca się dokładnie to samo, tak samo. Tutaj były małe zastrzeżenia, które gdzieś jak pokazałem to rozwiązanie było, że wkręty rozpychają nam płytę, jeżeli nie nawiercimy. To jakby jest niezauważalne, ale ciężko stwierdzić, powiem szczerze, czy to wybrzuszenie jest, czy nie ma. Jest ono bardzo niewielkie, jeżeli w ogóle. To weźmy tak, tu jest Astra. Teraz kolejny wkręt, lecimy alfabetycznie. Bierzemy Matrixa, ja zmieniam końcówkę na RW. I teraz tak, najpierw będziemy wkręcać bez wiercenia. No i tutaj ten luz jest, powiedzmy, porównywalny do tego TXW. I teraz z pilotem. No, jakby różnicy nie ma. Dobra, kolejna część alfabetyczna, czyli lecimy z Timteciem. Najpierw będziemy... O, Timtec to przecież Torx, więc musimy zmienić końcówkę. Użyjemy tej szerokiej, TXW. I lecimy tutaj z tym rozwiązaniem. I teraz w otwór, który ma pilota. I teraz idziemy w Wirta, tylko muszę teraz znaleźć te dwa różne, które ma 9 i 6. To jest to 6. No niestety je wrzucone wszystkie w ten sam kartonik. Teraz musicie mi uwierzyć na słowo, że jedne są z 9, to tutaj damy tak. Te dwa to był Matrix, tu mamy Timteca. Te przynajmniej mają już rejestrację, więc widać, który jest który. I teraz tak, ja oznaczę tak. Tu mamy Wirta i tu mamy Wirta, tylko tu będzie ten z 6 zakładkami, a ten tutaj z 9. Dobra, zaczynamy od tego 6, czyli ten, który ma ten taki zaokrąglony. O, właśnie, to się dzieje, jak czasami bez pilota lecimy. I teraz lecimy z tą 9, bez pilota. Dobra, to jeszcze muszę znaleźć dwa wkręty. 6 już znalazłem, lecimy w pilocie. I tutaj jest ta 9 z pilotem. No dobra, to teraz możecie popatrzeć. Z lewej strony mamy to, co było bez pilota wiercone, po prawej to, co było z pilotem. Płyta oczywiście jest jakaś odpadowa, więc ona ma tu jakieś lekkie uszkodzenia, ale możecie popatrzeć, tutaj właśnie jest to, co mi kiwnęło się, tak, lekko, ale można powiedzieć, że jest ok, bo na szybko chciałem zrobić. Jak widać, tak zagłębiają się te różne rozwiązania. Czy jest różnica? Na kamerze ciężko, powiedziałbym, że wychwycić. Można stwierdzić, patrząc gołym okiem, że jakość tego zagłębiania jest chyba tak na dobrą sprawę zbliżona. Myślę, że te rozwiązania są na tyle zbliżone do siebie, że wykonywanie większej ilości testów po prostu chyba nie ma sensu. Chyba że macie pomysł na jakiś test albo chcielibyście zadać pytanie na temat któregoś konkretnego z tych rozwiązań, zapraszam do sekcji komentarzy. Na odpowiedzi mogę po prostu nagrać jakieś krótsze formy i umieścić dla Was po prostu w formie na przykład shorta. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Znacie już ceny, znacie mniej więcej, jak każdy z tych wkrętów się wkręca. Mam nadzieję, że wszystko było widać. Jeżeli nie, dajcie znać, postaram się coś poprawić. Więc jeżeli zastanawialiście się kiedyś, czy jest różnica, który z tych rozwiązań wybrać, macie, mam nadzieję, za pomocą dzisiejszego filmu jakąś odpowiedź. Dzisiaj formalności na koniec. Zapraszam do subskrypcji, bo jeżeli ciekawiły Cię takie treści, na pewno kolejne treści na moim kanale zaciekawią Cię i również, więc zostaw suba, zostaw lajka, bo to tak na dobrą sprawę pokazuje, że to, co robię, że zbieram takie informacje, że staram się przekazać je Wam, ma w ogóle jakiś sens. I tyle. Podzielcie się komentarzem dla zasięgu. Im więcej Waszych komentarzy, tym pewnie bardziej w algorytmy mogę wpaść, dotrzeć do jeszcze większej ilości osób, nawet jeżeli nie subskrybują. I tyle. Dziękuję Wam za dzisiaj. Niestety już koniec wakacji, także udanego roku szkolnego. Do następnego filmu. Cześć!